Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć w przystanku Historia w Warszawie na ulicy, przy ulicy Marszałkowskiej, pana profesora Grzegorza Kucharczyka, wykładowcę akademickiego, autora licznych książek, publikacji, m.in. Prusy, Historia Polski, najnowsza książka, która z tego co wiem jest tłumaczona na ukraiński. Także na ukraiński. O książce myślę, że też jeszcze do niej wrócimy, będziemy o niej rozmawiali. Dzisiaj książka, która nie jest autorstwa pana profesora, ale pan profesor był i redaktorem naukowym. Książka Friedricha Naumanna, Mitteleuropa. Dla mnie jest taki koncept, który się pojawiał w latach 90., jak pamiętam już całą debatę taką pozjednoczeniową i ten stosunek wówczas jeszcze Bonn, no bo ta stolica tak się dosyć długo przenosiła do tego Berlina w tym rozumieniu politycznym, że to była taka próba odtworzenia, wytworzenia pewnego człowieka, który reprezentuje właśnie ową Mitteleuropę. Czy to było moje błędne wrażenie, zbyt subiektywne, czy coś było na rzecz? Bo to jest też konstrukcja pewnego człowieka, pewnego typu człowieka. Witam pana redaktora, witam słuchaczy. Bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie do udziału w przystanku Historia. Tym razem z Friedrichem Naumannem, jego książką Mitteleuropa. Wie pan, ja też miałem takie wrażenie, że czy czasem to, co czytam w tej książce, no, czytałem w języku niemieckim, ponieważ ta, którą widzimy przed nami, to jest pierwsza polska edycja książki. Czy to czasem nie jest w naszych czasach powtarzane? Oczywiście przy różnych zmienionych kontekstach, bo Niemcy są inne, Europa Środkowa jest inna, jest Polska, wtedy w momencie, kiedy Naumann pisał Polski na mapach świata nie było. No bo jak popatrzymy na politykę Zjednoczonych Niemiec po 1990 roku w odniesieniu do Europy Środkowej, czyli Mitteleuropy, no to widzimy taką bardzo cierpliwą, systematyczną budowę, nazwijmy to, sieci wpływów. Czy to są sieć imperialnych wpływów, to jeszcze to jest do dyskusji, ale z pewnością Niemcy tą sieć rozbudowywali i ciągle to robią po ponad 30 latach, wykorzystując te instrumenty, o których pisał Naumann, to znaczy, no właśnie, bo pan redaktor mówi, też nawiązując do tej książki, która jest przed nami, że ten nowy typ człowieka, no właśnie szukanie tego nowego typu człowieka poprzez narzucenie mu pewnego wzorca kulturowego. A no właśnie, bo ja pamiętam takie próby tworzenia, nie wiem, wspólnego podręcznika do historii Polski, Niemiec, szczególnie pan redaktor Kazimierz Wójcicki lansował. Nagle zaczęły się pojawiać w Polsce fundacje, zaczęto inaczej pisać o państwie niemieckim niż jeszcze w PRL-u. Nagle zaczęły znikać te wszystkie przestrzenie, które dotyczyły chociażby tego, co działo się pomiędzy naszymi narodami po wrześniu 1939 roku. Nagle także w prasie polskiej zaczęło się pojawiać pojęcie nazisty, już nie niemieckie ludobójstwo, nie niemiecka eksterminacja, tylko nazista. Wielu polityków nawet broniło bardzo tego pojęcia, że absolutnie to dodawanie przymiotnika niemiecki jest nie na miejscu, niedorzeczne i tak dalej, i tak dalej. No tak, pan wspomina, użył takiego zwrotu w prasie polskiej. No, trzeba by dodać, że wtedy właśnie, także po 90 roku, mamy do czynienia z ekspansją kapitału niemieckiego w rynek prasowy. To już nie jest żadne odkrycie, dawno to stwierdzono, że ono miało takie dziwne geograficzne natężenie, które by odtwarzało mapę ziem zachodnich, to znaczy najwięcej tego przejęć, tych tytułów prasowych było na tych naszych ziemiach zachodnich i północnych, przyłączonych do Polski po 1945 roku i tam rzeczywiście, można powiedzieć, tym łatwiej redakcją było przejście na te nowe słownictwo, że już 1 września 1939 roku nie zaatakowała nas Rzesza Niemiecka, nie Niemcy, tylko naziści, czy też państwa nazistowskie, czy też hitlerowskie. Była mowa też o... Należało używać hitlerowskie, bo w historiografii hitlerowskiej posługiwali się komuniści, więc hitlerowskie już nie. Ja pamiętam takie spory bezpośrednio. No tak, o nazistach anglosasi pisali, więc Amerykanie, więc tak to zachodnio brzmiało. No ale w tym samym czasie przecież otwierają się liczne i coraz liczniejsze biura w Polsce, w innych krajach Europy Środkowej, fundacji niemieckich afiliowanych przy
wszystkich najważniejszych partiach politycznych zasiadających w Bundestagu. Notabene taka fundacja afiliowana przy partii liberalnej FDP, która dzisiaj jest częścią koalicji rządowej, jest imienia Friedricha Naumana, tego właśnie Naumana, tego samego. No i te fundacje, oczywiście przeczytamy w biuletynach, że one służą pojednaniu i nawiązywaniu dialogu polsko-niemieckiego. Pojawia się Niemiecki Instytut Historyczny na początku lat 90. w Warszawie, który, jak wiemy, też ma swój wkład, albo chce mieć swój wkład w tak zwane nowe studia nad Holokaustem. Świeża sprawa. Nawet zorganizował spotkanie dla Jana Grabowskiego. Tak. I tu, jeżeli to pozbieramy wszystko w całość, w tym długim okresie czasu, 30-letnim, który zaczyna się od momentu zjednoczenia Niemiec, no to widzimy, że właściwie ta polityka kolejnych gabinetów niemieckich, które były budowane przez cały niemiecki mainstream polityczny, od SPD po CSU, to właściwie odzwierciedla to, czego Naumann chciał, do czego wzywał elity niemieckie. Ja nie wiem, czy w urzędzie kanclerskim za Kohla, za Schrödera, Merkel i Scholza czytają Naumanna, Mitteleuropę, ale z pewnością ten wzorzec myślenia o tym, co Niemcy nazywali kiedyś tak zwanymi małymi narodami, albo dzisiaj mówią nowymi demokracjami w Europie, pozostał ten sam. To znaczy przekonanie, że właściwie ta przestrzeń w Europie, którą nazywamy Europą Środkową, a więc między Bałtykiem, Morze Czarnym i Adriatykiem, to jest jakaś swego rodzaju pustynia kulturowa, która czeka na swojego gospodarza. I teraz ten gospodarz musi się odznaczać sam pewnymi walorami. Naumann pisał o konkretnych walorach w 1915 roku. W naszych czasach ten gospodarz, no cóż, musi mieć kredencje w postaci wartości europejskich, praworządności, troski o mniejszości. No, zwróćmy uwagę, co kolejni ambasadorzy Niemiec w Warszawie akredytowani w ostatnich latach, czym tak bardzo się zajmowali. Te wszystkie listy zbiorowe, które oni też podpisywali w obronie rzekomo uciśnionych mniejszości seksualnych w Polsce. To pouczanie Polski, wysoko postawionych polskich polityków, że no, jak należy właściwie rozumieć praworządność i wpływ państwa na przykład na wymiar sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ja jeszcze bym się tylko odwołał do takiej książki, która generalnie pokazuje, jak ten konstrukt się rodził. Głównie w głowach imperialnych, do książki profesora Larego Wolfa, Narodziny koncepcji Europy Środkowej i Wschodniej. Książka zresztą, która została wydana w Polsce, też doskonale napisana, polecam Państwu. Ale co mam na myśli jeszcze, panie profesorze? A może inaczej. Kim w ogóle jest autor książki? Bo w zasadzie on się pojawia, zostawia książkę, która jest moim zdaniem książką ważną, ale to zaraz jeszcze pana profesora zapytam, dlaczego warto, albo znaczy, jakby pan komuś polecił pracę Friedricha Naumanna, Mitteleuropa. No ale, bo tak, książka jest bardzo tam głęboko przemyślana. To nie jest książka, która jest jakimś takim szybkim, natychmiastowym manifestem politycznym. Ona odwołuje się i do oddziaływania, nie wiem, Immanuela Kanta w Królewcu i tak dalej, i tak dalej. Cały przegląd w zasadzie też niemieckich dziejów oddziaływania na całą tą przestrzeń na wschód od Odry. Ale właśnie, kim w ogóle był autor i dlaczego w owym 1915 roku popełnił to dzieło? Friedrich Naumann był z wykształcenia pastorem ewangelickim, teologiem ewangelickim, ale wykonywał zawód polityka. Był pastorem do Reichstagu, raczej związany z takimi niszowymi środowiskami chrześcijańsko-liberalno-społecznymi, czy też liberalno-społecznymi, tak to należałoby nazywać. On już w pisarstwie politycznym wprawiał się przed I wojną światową, ale sławę zyskała mu właśnie ta książka, Mitteleuropa. Ona ukazała się w 1915 roku, bardzo szybko zyskała status bestsellera. Badacze rynku czytelniczego w Niemczech w ostatnich latach Rzeszy Wilhelmińskiej wskazują, że
To był absolutny hit wydawniczy. Popularnością Mitteleuropę przewyższały tylko Gedanken, Nutter, Erinnerungen, czyli wspomnienia Bismarcka, a tak Naumann zajmował drugie miejsce. Książka bardzo popularna. Rok 1915 to rok szczególny, bo na froncie wschodnim, który w odróżnieniu do frontu zachodniego w I wojnie światowej jest frontem ruchomym, dochodzi do udanej ofensywy państw centralnych, Niemiec i Austro-Węgier przeciwko Rosji, która jesienią 15 roku zatrzymała front na mniej więcej na linii Dźwiny, Polesia i Wołynia, co oznaczało, że de facto znaczna większość ziem dawnej Rzeczypospolitej znalazła się pod okupacją państw centralnych, ale w tym duecie Berlin-Wiedeń już tylko Berlin tak naprawdę się liczył. To im dłużej trwała wojna, tym było widać wyraźniej. To zresztą także przebija z tej książki. Dlatego to jest tak istotne, ponieważ wtedy także rząd niemiecki odmraża, można powiedzieć, zakaz cenzuralny, który od początku wojny obowiązywał, gdy chodzi o tak zwaną dyskusję nad celami wojennymi. A żeby zachować spoistość tak zwanego frontu wewnętrznego, rząd niemiecki nałożył na ten temat cenzurę. Dopiero po tym przełomie na froncie w 15 roku, kiedy w sierpniu 15 roku wojska niemieckie wchodzą do Warszawy, ta cenzura, ten zakaz znika. Ważnym głosem jest tutaj Mitteleuropa. Najkrócej, jak zachęcić ludzi, bym powiedział tak. Jeżeli chcecie zrozumieć, jak Niemcy planują kontrolować Polaków bez ich germanizacji, to przeczytajcie Mitteleuropę. A no właśnie, bo to jest odpowiedź na wcześniejszą politykę, która była dosyć brutalna, zwłaszcza w księstwie poznańskim. Tak, no Naumann wprost pisze, że germanizacja, twardy kurs germanizacyjny a la Bismarck należy zarzucić. Jeżeli chcemy my, Niemcy, myśleć o strategii Mitteleuropy, czyli o dominacji Niemiec w tej części starego kontynentu między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem, musimy pozbyć się takich, no właśnie, ciągotek do brutalnego panowania poprzez germanizowanie. On wprost pisze o tym błędnym kursie polityki Berlina wobec Polaków, który jest przede wszystkim nieskuteczny, a właściwie nawet sprawia, że za pieniądze rządowe, chociaż to oczywiście pieniądze podatnika, także też polskiego, polski pracownik jest w uprzywilejowanej sytuacji we wschodnich prowincjach Niemiec niż pracownik niemiecki, no bo on w szkole uczy się niemieckiego, w domu mówi po polsku, więc zna dwa języki, Niemiec, tylko zna jeden, ten niemiecki. Więc chociażby z tego powodu należy to wykluczyć, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby wybrać inne narzędzie dominacji. Właśnie nie brutalne, tylko bardziej subtelne, długofalowe, poprzez kulturę, poprzez stworzenie matrycy, czy wykorzystanie matrycy, która jest wzorca kulturowego, który ma sformatować ten nowo środkowoeuropejski typ człowieka. I co ta matryca w sobie zawiera? No, jakiego rodzaju jest to produkcja tego nowego człowieka? Między innymi wspomniany przez pana redaktora Immanuel Kant. W ogóle Naumann twierdzi, że to, co Niemcy powinny dać Mitteleuropie, to jest ich dziedzictwo filozofii idealistycznej, czyli właśnie Kant, Fichte, Schelling, aż do Hegla. On nawet uważa, że system organizacji społecznej i gospodarczej w Niemczech jest duchowym dzieckiem właśnie tej filozofii idealistycznej, czyli to, że Niemcy będą w konsekwencji realizacji Mitteleuropy dominować w sensie także gospodarczym w tej części starego kontynentu, będzie konsekwencją tej dominacji w sferze kultury. Także słowo kultura jest tu absolutnie kluczowa. Naumann, bo to często się pomija, jeżeli relacjonujemy strategię Mitteleuropy, bo zazwyczaj ludzie rozumują na zasadzie, a Mitteleuropa, dominacja niemiecka, imperium niemieckie i myślą ze skojarzeniem z Hitlerem. Natomiast to jest zupełnie inna koncepcja. Tu liczą się dwa słowa, wpływ i kontrola. Niemcy mają wywierać wpływ i sprawować kontrolę nad Europą Środkową poprzez swoją dominację kulturową, czyli krótko mówiąc, Naumann mówi tak, my was nie będziemy germanizować, ale narzucimy wam siatkę pojęć, słów, wyrazów, jakimi opisujecie samych siebie i swoje środowisko, bo czym jest filozofia? Każda filozofia. No to jest zasób podstawowych pojęć, którymi sami siebie opisujemy, czego poszukujemy w tym świecie, jak relacje nasze w społeczeństwie wyglądają.
Dlatego można powiedzieć, ja tak przynajmniej uważam, że ta książka, ta strategia jest, no, wyprzedza swoje czas. To prawda, dlatego stąd to moje nawiązanie i odczucie do lat 90., bo myślę, że tego właśnie próbowano, o czym pan przed chwilą profesor powiedział. No dobrze, ale jest pewna przeszkoda drugiego rodzaju. Raz, te czynniki antygermanizacyjne, wszak to dokładnie na terenach obecnej Wielkopolski, no, bardzo silnie rodzi się sprzeciw w postaci Ligi Narodowej, w ogóle działań środowiska narodowego, endeckiego. No, a drugim takim ważną wtedy instytucją, dzisiaj może trochę ospałą, która osłabła, ale zawsze miała generalnie ogromny wpływ też na podtrzymywanie po prostu zwyczajnie polskości, jest Kościół katolicki. Jakie jest miejsce Kościoła katolickiego w tej wizji Mitteleuropy? Naumann stara się, można powiedzieć, pisać jak najmniej o katolicyzmie. To znaczy on nie nawołuje do takiej właśnie otwartej konfrontacji z Kościołem katolickim, jak czynił to Bismarck chociażby w okresie Kulturkampfu, zaraz po zjednoczeniu Niemiec. Ale jak gdyby cała logika jego wywodu świadczy o tym, że on chce jak gdyby ominąć katolicyzm. To znaczy ten nowy środkowoeuropejski typ człowieka, o którym on pisze, z pewnością nie ma być katolickim typem. To znaczy katolicyzm nie ma tam mieć wątku, czy też takiego dominującego akcentu. A w czym zawadza katolicyzm w budowie tego nowego człowieka i nowego wspaniałego świata? No, katolicyzm zawadza tym przede wszystkim, że oczywiście także na gruncie filozoficznym on stoi na antypodach tego, co Naumann uważa za spoiwo Mitteleuropy, czyli Kant, Hegel i tak dalej. No, katolicyzm w sensie, bo wtedy to jeszcze trzeba naszym słuchaczom przypomnieć, albo poinformować, że wtedy akurat katolicyzm, czy Kościół katolicki, dużą wagę przykładał do tej sfery rozumu. Filozofia realistyczna, oparta na metafizyce, te całe dziedzictwo Arystotelesa przejęte przez świętego Tomasza z Akwinu, zaadoptowane do Ewangelii, to jest wszystko, można powiedzieć, spoiwo, fundament filozofii i przez to teologii katolickiej. Natomiast człowiek, który wyrósł w duchowości ewangelickiej, a takim jest Naumann, pastor w końcu z wykształcenia, on zupełnie widzi inne podstawy, które są nie do pogodzenia z fundamentami filozofii i teologii katolickiej, czyli ta niemiecka filozofia idealistyczna, która w sensie podstaw filozoficznych, no, idzie w poprzek temu, co proponuje katolicyzm. No, dość wspomnieć czy przypomnieć, że przecież filozofii na Heglu uczył się niejaki Karol Marx. Dokładnie tak. Czyli to już jest koncepcja człowieka po takiej pierwszej, dużej rewolucji europejskiej, bo tak chyba można uznać rewolucję Lutra. No tak. Gwoli samopromocji mogę powiedzieć, że zbliża się nieuchronnie czas, kiedy ukaże się taka moja książka pod tytułem Niemcy, kraj rewolucji. No i tam rzeczywiście jest ten etap rewolucji rozpoczętej w 1517 roku przez Marcina Lutra mocno zaakcentowany, bo musi być zaakcentowany, ponieważ uderzając czy negując w ogóle zasadność istnienia czy delegitymizując istnienie Kościoła katolickiego, Luter właściwie podważał wszystko. Zważywszy na to, że polityczna legitymizacja bytu najważniejszego w krajach niemieckich, jakim wtedy było Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, była wprost zakorzeniona w katolicyzmie, godność cesarza, translatio imperii, to wszystko było słownictwo katolickie, więc zakwestionowanie prawomocności istnienia Kościoła katolickiego oznaczało też uderzenie w same podstawy na przykład bytu politycznego i tak naprawdę legitymizacji porządku politycznego w krajach niemieckich. Ja już nie mówię o rewolucji w sferze eklezjalnej, teologicznej, która niosła z sobą teologia Marcina Lutra i jego naśladowców. No, zakwestionowanie właściwie wszystkich sakramentów z wyjątkiem jednego, czyli chrztu, oznaczało radykalną, czyli rewolucyjną zmianę w sensie religijnym, ale i społeczną, bo przecież sakrament małżeństwa zakwestionowany przez Marcina Lutra, też jego zakwestionowanie
niosło za sobą konkretne skutki społeczne. No i oczywiście mówimy też o zmianach kulturowych, prawda, związanych chociażby, nie wiem, no, z podejściem do sztuki. Chociaż Luther nie był aż tak radykalny jak kalwiniści, ale też odrzucał właściwie potrzebę w ogóle istnienia sztuki sakralnej. Krótko mówiąc, w każdym wymiarze mamy do czynienia po 1517 roku z radykalnym zerwaniem, czyli rewolucją w krajach niemieckich. I to było traktowane, zresztą Naumann nie odżegnuje się od tego, on uważa, że właściwie nie jest tym jedyny, że właściwie ta duchowa spuścizna reformacji protestanckiej, ona powinna być podtrzymywana. I wojna światowa jest dobrą okazją, żeby zademonstrować właśnie walory, czy też przewagi ducha Wittenbergi nad duchem Rzymu. Z przyczyn właśnie zachowania spoistości frontu wewnętrznego wyciszono w 1917 roku, a więc w 400-lecie reformacji protestanckiej, wielkie obchody, no bo nie chciano zadrażniać strony katolickiej, 1/3 obywateli Rzeszy. No ale jak wiemy, w 1917 roku mamy do czynienia z jeszcze inną rewolucją. Rewolucją bolszewicką. Wspomaganą zresztą z Berlina bardzo mocno. Tak. No, jak wiadomo, gdyby nie praca niemieckich sztabowców, niemieckich polityków, także niemieckich socjaldemokratów, którzy ułatwiali pewne kontakty. Także pieniądze. I pieniądze. Nie udałoby się, no pieniądze to już w pewnym momencie były absolutnie krytyczne dla przetrwania reżimu. Niemieckie pieniądze były absolutnie krytyczne dla przetrwania reżimu bolszewickiego. To by tego reżimu nie było. No ale intelektualną pracę tuż przed transportowaniem zaplombowanym wagonem przez Rzeszę do Skandynawii, potem do Rosji, Lenin wykonał w Szwajcarii, gdzie czytał z ołówkiem w ręku niejakiego generała Karla von Clausewitza traktat o wojnie, bo szykował się do wielkiego podboju Rosji. Co niestety mu się udało, a drugim szlakiem z pieniędzmi płynął Lew Trocki z Wall Street. O czym warto też pamiętać. No tak, no to jest właśnie, że no potem Lenin mówił to słynne diktum, że kapitaliści dostarczą, że zapłacą nam szturek, na którym sami będą powieszeni. Ale rzeczywiście był taki moment w tej rewolucji, w tych krytycznych pierwszych miesiącach po przewrocie bolszewickim. Mówimy o lipcu 18 roku, kiedy Lenin walczył o życie po zamachu, kiedy przejściowo był aresztowany Feliks Dzierżyński. No i wtedy sprawę uratował ambasador niemiecki. Troszkę odbiegliśmy, ale nie, to nie jest jakaś dygresja, tylko anegdota nie mająca związku z tematem. No dobrze, wracając do tego Naumanna, do Mitteleuropy, panie profesorze, ale tam jest coś, co współczesnym językiem takim politologicznym, opisowym, analitycznym nazywamy barierą rozwojową. To jest, nie ma tego projektu germanizacyjnego, tego brutalnego projektu germanizacyjnego, narzucania języka, walki z polskością, czego był przykładem bunt wrzesiński, to eliminujemy, ale nie wszystko wolno będzie chociażby Polakom. No bo to jest projekt od państw bałtyckich, warto przypomnieć, do Bałkanów. Naumann w tej książce i w kolejnych pismach z czasów I wojny światowej, wymowa jego, czy jego tok myślenia da się sprowadzić do takiej oto tezy. Polacy mają prawo mieć własne szkoły, własne urzędy, własne sądy, mają mieć prawo nawet własne państwo. No właśnie, przepraszam, że wchodzę w słowo. Czy Warszawa do listopada 1918 roku nie była już taką próbą przekładania na praktykę polityczną projektu Naumanna Mitteleuropy? No tak było. Tak było, bo praktyka, którą tu realizował w tej strefie okupacyjnej generał Besseler, szef władz niemieckich okupacyjnych, który, ja wiem, bo czytałem jego korespondencję, on czytał Naumanna książkę i ją cenił. No szła właśnie w tym duchu. To znaczy nigdy Mitteleuropa jako książka, czy te tezy z tej książki nie stały się częścią oficjalnych dokumentów niemieckiej dyplomacji, ale logika wydarzeń i decyzji jest taka właśnie. Besseler przychodzi, Niemcy otwierają, wtedy akurat Niemcy otwierały, nie zamykały uczelni i profesorów, tylko otwierają Polski Uniwersytet i Politechnikę w Warszawie. Pozwalają 3 maja 16 roku na ponad 100-tysięczną manifestację polską w centrum Warszawy pod biało-czerwonymi flagami. No tak, ale
W tym czasie trwa rabunkowa gospodarka, raczej wyzysk, no, rabunek w sensie gospodarczym naszych ziem. Polacy rzeczywiście dostają kolejne urzędy, kolejne sądy, ale tak naprawdę wszystko ma to być służebne, i to jest istota rzeczy, służebne wobec nadrzędnych interesów Rzeszy. Bo to w Berlinie będą decydować o skali, tempie rozwoju Polski. No właśnie, i nazwa Polska, którą Niemcy wtedy się posługują, i Naumann też. Oni, jeżeli używają słowo Polska, to myślą Królestwo Polskie, czyli kongresówka, minus Chełmszczyzna, którą trzeba będzie dać Ukrainie za obietnicę zboża, i minus tak zwany pas graniczny, czyli część północno-zachodnia, do anektowania przez Niemcy. I to miało być to, ta Polska, w cudzysłowie, która miała być państwem buforowym. No i przede wszystkim dostarczać tanią siłę roboczą i rekruta. Czyli istota Mitteleuropy, szklany sufit, mówiąc dzisiejszym językiem, trwała bariera rozwojowa. No i Polska zredukowana, już nie germanizowana, oczywiście także nie przewidywano ludobójstwa, ale to wszystko miało być podporządkowane nadrzędnym interesom centrum kolonialnego tak naprawdę, bo tutaj ta wizja wtedy tego Ostimperium, Imperium Wschodniego niemieckiego z czasów I wojny światowej polegała na tym, że jest to centrum i są te peryferie, łańcuszek państw zależnych. Ta Polska w cudzysłowie, Ukraina, Litwa, wszystko miało krążyć wokół tego jednego wielkiego słońca, które swoimi dobroczynnymi promieniami zaczerpniętymi z Kanta i Hegla docierało w każdy zakątek tej pustyni kulturowej, jaką jest Europejski Wschód. To mi przypomina, panie profesorze, projekt czy koncepcję, która pojawiła się jeszcze całkiem niedawno, Europy dwóch prędkości. No, ja już powiedziałem w naszej rozmowie, że Friedrich Naumann wyprzedzał swoje czasy. On też mówi przecież w pewnym momencie o konieczności porozumienia z Francją. No więc to był człowiek, który rzeczywiście... Wizjoner. No, można powiedzieć w tym sensie wizjoner, że on jak gdyby no, wykraczał też poza klimat swojej epoki, no bo wśród tych, którzy decydowali o kształcie polityki okupacyjnej na przykład na ziemiach polskich, no byli też tacy właśnie zatwardziali germanizatorzy jak Erich Ludendorff, który razem z Hindenburgiem zarządzał tak zwanym Oberostem, czyli ziemiami wschodnimi dawnej Rzeczypospolitej, ale ta komendatura obejmowała też na przykład Podlasie, więc to nie tylko Litwa, bo stolicą było Kowno tej administratury, ale także część Podlasia, no krótko mówiąc ziemie litewsko-białoruskie dawnej Rzeczypospolitej. Każdy, kto pojedzie do Supraśla, zobaczy, że tak było. No właśnie, no a Ludendorff zupełnie inaczej myślał, jak to sam Besseler zrzymał się z powodu ograniczonej, czy nawet tempoty umysłowej Ludendorffa, nazywając go, że to jest człowiek o umysłowości kadeta i z której nie wyrósł. No, a umysłowością zupełnie inną był Naumann. I to, że on rzeczywiście wytyczał szlaki, które, też trzeba o tym powiedzieć, nie były podjęte także w Republice Weimarskiej, która żyła w tym antypolonizmie, w tym przekonaniu, że Polacy nie mają prawa mieć własnego państwa. To jest ujma na honorze niemieckim w ogóle takie państwo polskie. No, a potem przyszedł Hitler i on miał zupełnie inną wizję imperium. A na czym była oparta, tylko tak, żeby pokazać tą różnicę, wizja imperium u Hitlera? Hitler chciał imperium, czyli jak on mówił, Lebensraumu, czyli przestrzeni życiowej dla Niemiec w Europie Środkowej i Wschodniej, która miała być, tu spoiwem nie miała być kultura, tylko miała być krew, czyli rasizm. To miała być tak naprawdę przestrzeń życiowa dla czystych rasowo Nordyków. Oczywiście najwięcej ich jest w Niemczech, jak przekonywał Hitler i inni ideolodzy narodowego socjalizmu, ale no jak świadczy przykład Zamojszczyzny. A no właśnie, chciałem przywołać ten... Można tych rasowych Nordyków po oczywiście tak zwanej naukowej selekcji no, inkorporować do wielkiego... Przewieźć. Tak, wielkiej ojczyzny niemieckiej, która tak naprawdę ma być właśnie ojczyzną Nordyków. To jest ta istota Rzeszy. No i druga rzecz, narzędziem budowy tego Lebensraumu miało być ludobójstwo. Ludobójstwo traktowane jako zwyczajny element rządzenia i to imponowało Hitlerowi u bolszewików. Traktując bolszewizm, jak sam mówił, jako Żydokomunę, to jednak
i to wielokrotnie mówił, miał podziw dla Lenina, że stworzył państwo nowego typu, w którym masowy terror jest zwyczajnym elementem rządzenia. To takie typowo dla naszego zachodniego sąsiada takie pojęcie Hassenliebe, to znaczy pomieszanie nienawiści z zachwytem. Nienawiść, no bo żydokomuna, i zachwyt, ludobójczy terror. Wspaniałe narzędzie budowy imperium. Co sprawiło, że koncepcja Naumanna no, nie wygrała, nie zakorzeniła się w elitach niemieckich? No bo Hitler to jest dopiero rok, powiedzmy, oddziaływanie silne na politykę, no, lata 30, 33, zostaje już 30 stycznia kanclerzem. A co się w tym okresie dzieje? Dlaczego ten Naumann umiera? Konteksty historyczne? Naumann umiera na początku lat 20, natomiast... W sensie jego idea. A idea nie miała szansy zakorzenienia, bo to niecałe 3 lata do końca wojny, do końca Rzeszy Cesarskiej. Potem jest Republika Weimarska, która oczywiście na początku przeżywa wstrząsy też rewolucyjne i nie ma klimatu dla tej idei Mitteleuropy. No nawet w momencie, kiedy ta książka ukazała się, krytycy już w Niemczech podnosili, że no nie, no Naumann przesadza, to jest zbyt delikatne podejście do tego, jak Niemcy mają urządzać Wschód. No a w czasach hitlerowskich, jak wiadomo, narodowo-socjalistycznych była inna wizja imperium. No a po II wojnie światowej mamy odżegnywanie się programowe Niemiec zachodnich i tak zwane wiązanie się z Zachodem, właśnie Adenauera i całego kontynuatorów jego polityki. Natomiast komunistyczne NRD, czyli jeden wielki garnizon tak naprawdę Armii Sowieckiej, no, buduje się na z kolei na mitologii tak zwanego niemieckiego antyfaszyzmu. To ciekawe, oni też zaadoptowali do tego na przykład Wielką Wojnę Chłopską, czyli anabaptystów XVI-wiecznych, którzy szli za Marcinem Lutrem, a potem już Erich Honecker stwierdził, że i Marcin Luther, sam Marcin Luther tak naprawdę był obywatelem NRD, tylko o tym nie wiedział, ale no, reprezentował tą wszystkie postępowe tradycje ludu niemieckiego. To wzbudza śmiech, ale tak to było. Wielkie obchody 500-lecia urodzin Marcina Lutra w 1983 roku zorganizował Erich Honecker, wykorzystując fakt, że Wittenberga, Erfurt, miejsca związane z życiem, no i też narodzin Marcina Lutra, były na terenie NRD, więc wtedy okazało się, że właśnie Marcin Luther, podobnie jak reformatorzy pruskiej armii na początku XIX wieku, to byli obywatele NRD, którzy jeszcze tak z tego obywatelstwa nie byli świadomi. No ale w NRD też oczywiście szansy na nawiązywanie do Mitteleuropy nie było. No i to jest pytanie, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. A co po 90 roku? A no właśnie. Bo tutaj powstaje jeszcze nowa... Miałem już przyjemność rozmawiać w przystanku Historia z doktorem Krzysztofem Rakiem, z którym, jak wiemy od doktora Krzysztofa Raka, wspólnie panowie przygotowujecie obaj książkę o Ostpolitik. Czy Ostpolitik z lat... W sumie ten projekt ideowy powstaje w 63. Ten pierwszy manifest w zasadzie, można powiedzieć, jest ogłoszony w sprawie Ostpolitik, chociaż różne ruchy natury z kręgu praktyki politycznej, jeśli tak można powiedzieć, nawet samego Konrada Adenauera, dokonują się już wcześniej, ale ten manifest główny to jest ten 63. rok. No i to jest pytanie, czy w latach 90. czy gdzieś było miejsce na koncepcję Naumanna, czy raczej na kontynuację projektu Ostpolitik, który formalnie został tam zawarty z Moskwą w latach, na początku lat 70. Ja bym powiedział tak, że nie ma jakiejś fundamentalnej sprzeczności między zasadą Ostpolitik, jeżeli przez pojęcie Ostpolitik rozumiemy tą politykę realizowaną przez kanclerza Brandta od 69 roku, potem Helmuta Schmidta. A to rzeczywiście tym ideowym twórcą był Egon Bahr, który rzeczywiście w 1963 roku wygłasza te swoje programowe tezy. O tym już z pewnością dr Krzysztof Rak wyczerpująco powiedział, ponieważ Ostpolitik wychodziło z założenia, że Europa Środkowa to jest, jak to ładnie Francuzi mówią, quantité négligeable, to znaczy jakość, którą można pogardzić, bo liczy się Moskwa, liczy się Rosja. Niemcy muszą z Rosją
się najpierw dogadać, a z Rosją, czyli z Kremlem, czyli z każdym aktualnym lokatorem Kremla, żeby budować atmosferę współpracy, pokoju, zrozumienia i oczywiście wymiany handlowej. Natomiast Naumann też uważa, że Mitteleuropa, bo to jest taka logika myślenia niemieckiego w tym sensie, że to jest Europa Środkowa, to jest też taka podrzędna, czekająca na swojego kulturowego gospodarza część Europy. I on też nie skreśla Rosji, bo on pisze też na kartach swojej książki, że Rosję oczywiście trzeba odepchnąć na wschód. W ogóle cała ta zdominowana przez Niemcy Mitteleuropa miała być takim blokiem w sensie globalnej rozgrywki między blokiem anglosaskim a Rosją. Rosja nie miała być zniszczona całkowicie, tak jak chciał tego Hitler. Tutaj Naumann nawet widział możliwość właśnie wymiany handlowej, Rosja jako dostarczyciel surowców. Jakże to brzmi znajomo, zważywszy na to, co robiono w czasach Ostpolitik. Przypomnijmy zresztą, że jeżeli Naumann pisze, to jest w ogóle ostatni moment, ta książka, data tej książki, to jest ostatni moment, kiedy jeszcze jest ta tak zwana stara Europa, ponieważ w Europie nie ma jeszcze wtedy Ameryki. Ameryka będzie w Europie od 1917 roku, w momencie, kiedy Stany Zjednoczone wejdą do wojny po stronie Antanty. I wtedy jest ten nowy czynnik. On jeszcze, jak mówi Naumann w 15 roku o bloku anglosaskim, to myśli Imperium Brytyjskie. Brytyjczycy i ich imperium. Natomiast zmieni się zupełnie konstelacja, kiedy dojdzie jeszcze Waszyngton. Natomiast Rosja... Zwłaszcza, że to sam prezydent Stanów Zjednoczonych, ówczesny Wilson, mówi o powstaniu Polski. Tak, no i ale powracając do tej paraleli z Ostpolitik, ona jest właśnie o tyle tutaj moim zdaniem jednak zauważalna, że Naumann, trochę tak jak Bismarck, który mawiał, że Rosja to jest jak siła elementarna, jak pogoda. Nie sposób na nią wpłynąć, trzeba się z nią liczyć. I tak samo, to jest to tradycja, długa tradycja niemieckiego spojrzenia na Rosję u Naumanna, że jednak my Rosję musimy z nią się liczyć, musimy z nią ją zredukować w pewnym znaczeniu, ale jednak ona musi być wkalkulowana w naszą wizję. I tak samo Ostpolitik. Oczywiście przy zupełnie innym kontekście, no bo i Rosja jest zupełnie inna, jest Związek Sowiecki. Natomiast samo podejście do tych właśnie tak zwanych małych narodów, czy też nowych demokracji w Europie Środkowej ze strony Bonn czy Berlina, nie, tutaj nie ma żadnej zmiany. No dobrze, czyli to błędnie interpretują ci analitycy czy ci publicyści, którzy zajmują się Ostpolitik, sprowadzając ją tylko do projektu biznesowego. No nie, no to są dwie strony jednego medalu. No nie ukrywajmy to, że Niemcy realizują od 70 roku, to jest ten rok 70 jest przełomowy, bo w sierpniu oni, Niemcy, a czy RFN zawiera układ z Sowietami. Natomiast w tym samym czasie jest pierwszy wielki kontrakt na zasadzie rury za gaz. I teraz tak, pomoc państwu totalitarnemu, jakim był Związek Sowiecki, w newralgicznym sektorze gospodarki, który pozwala mu, po prostu daje mu kroplówkę przedłużającą istnienie, mówimy tutaj o wydobyciu i przesyle surowców gaz i ropa, to nie jest tylko działalność biznesowa, to ma swój wymiar polityczny i tego nie kryły obie strony, zarówno Niemcy, jak i Sowieci. Więc tak, to było wszystko podporządkowane temu celowi nadrzędnemu, że Niemcy też dzięki temu otwarciu na wschód będą wzmacniać się wobec Zachodu, czy tutaj wobec bloku anglosaskiego, bo wtedy Stany Zjednoczone są przecież supermocarstwem na Zachodzie. Jakoś to znowu podobnie brzmi jak u Naumanna, który ciągle widział też właśnie tu Rosja, tu blok anglosaski, w środku Mitteleuropa, którą jednak Niemcy mają kontrolować. A jeszcze, panie profesorze, takie pytanie mam. Dlaczego posługiwano się takim przy podpisywaniu wszystkich dokumentów, które dzisiaj znamy jako no, cały ten projekt Ostpolitik, czyli nawiązania tych wzajemnych stosunków gospodarczych z tłem bardzo istotnym politycznym, odbywało się przez tajny kanał? Dlaczego nie robiono tego otwarcie?
Zresztą jest książka nawet byłego oficera KGB wydana w Niemczech. No bo z reguły te kontakty na styku polityki i czy też wielkiej polityki i wielkiej gospodarki odbywały się w tajnej formule. No przecież nieprzypadkowo pakt Ribbentrop-Mołotow został poprzedzony też tajnymi negocjacjami handlowymi między Niemcami a Związkiem Sowieckim. No to już jest taka tradycja. No bo doskonale wiedziano właśnie, że też obserwatorzy z zewnątrz mogą pomyśleć sobie, że tak naprawdę nie chodzi tutaj tylko o rurę i gaz, tylko chodzi o jakiś zupełnie inny projekt polityczny. I no i jak wiemy z historii XXI wieku całkiem niedawnej, to bynajmniej nie były takie podejrzenia bezzasadne. A to zaraz jeszcze do tego przejdę, czy rzeczywiście Ostpolitik umarła w końcu lutego 2022 roku, czy tylko mówiąc tak trochę nieładnie, bierze na przeczekanie. Znaczy, czy elity po prostu bońsko-berlińskie biorą teraz na przeczekanie, ale nim do tego dojdę, no to w tej koncepcji w ogóle z polityk, tego zbliżania Bonn, ówczesnego Bonn, bo warto przypomnieć, że jeszcze istniało NRD, proszę Państwa, wtedy, z Moskwą, to na przykład takie wydarzenia sierpnia 1980 roku, no to był ból zębów. To było wydarzenie z gruntu niekorzystne, ponieważ destabilizowało sytuację. Ponieważ wprowadzało zakłócenie w ten jasny wzorzec, który politycy niemieccy mieli, że tak naprawdę na wschodzie liczy się tylko Rosja, czy Związek Sowiecki. A tutaj nagle Polacy dobijają się o wolność i destabilizują sytuację, no bo mogą wywołać reakcję militarną Związku Sowieckiego, no i wtedy trudniej będzie się dogadywać ze Związkiem Sowieckim. I taka była kalkulacja polityków niemieckich, dlatego no, nie kłamaną ulgą przyjęli wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Helmut Schmidt, socjaldemokracja. To warto przypominać te zachowania polityków w końcu socjaldemokratycznych, niemieckich, chociażby dlatego, że właśnie w dniach 21-23 maja tego roku były w Berlinie takie obchody 160-lecia powstania SPD i tam ostatniego dnia tych obrad, 23 maja, programowe wystąpienie miał kanclerz Olaf Scholz, który jest przewodniczącym SPD. I on wśród innych rzeczy wymieniał, wśród wielu zasług SPD wymieniał, że właśnie zaangażowanie SPD na rzecz wolności, demokracji, prawa samostanowienia narodów, podkreślał w tym kontekście Ostpolitik Willego Brandta i Helmuta Schmidta, dwóch socjaldemokratycznych kanclerzy, że oni poprzez Ostpolitik przyczyniali się do sprawy pokoju, wolności i samostanowienia narodu. No było dokładnie odwrotnie. Przyczyniali się do tego, że Sowieci, czyli to, co amerykański prezydent Ronald Reagan precyzyjnie określił czerwonym imperium zła, przedłużało swój żywot dzięki dopływowi gotówki, a z drugiej strony no, politycy socjaldemokratyczni z wielką niechęcią, niepokojem patrzyli na takie wydarzenia w Polsce jak powstanie Solidarności, ponieważ to destabilizowało ich kalkulacje polityczne, podobnie jak no, dzisiaj czy w ostatnich latach destabilizowało tą układankę, na przykład dążenie Ukraińców do rzeczywistej niepodległości. To jeszcze całkiem niedawno kanclerz Scholz mówił, że to jest sprawa po prostu w gestii Rosji, co zrobić z Ukrainą, bo to jest kraj sąsiedni. To jeszcze w wakacje ubiegłego roku takie mniej więcej sformułowania były po stronie elit niemieckich. Jednym, tak jak mówił doktor Rack, bez niego rozmawiamy, ale przywołam, obok tego celu politycznego, celu gospodarczego, biznesowego, o którym rozmawiamy, był jeszcze pewien cel strategiczny, czyli zjednoczenie Niemiec. To dlaczego ta Ostpolitik nie wyczerpuje się, znaczy jakiego rodzaju etapem po zrealizowaniu celu strategicznego, czyli zjednoczeniu Niemiec po 91 roku jest ten okres od 91 no prawie do końca lutego 2022, no bo Nord Stream 2 już nie zdążył odpalić. Ten etap politycy niemieccy, właściwie ze wszystkich partii politycznych, tych mainstreamowych,
nazywają takim ładnym eufemizmem, Niemcy w ogóle lubują się w eufemizmach, nazywają, czy określają to jako postulat, aby Niemcy wzięły większą odpowiedzialność za Europę. Ten etap nazywa się braniem przez Niemcy większej odpowiedzialności za Europę. W tym eufemizmie kryje się projekt zinstytucjonalizowania tych wpływów niemieckich w Europie, które już są całkiem spore. No ale szkopuł polegał na tym, że po 24 lutego 2022 nagle się okazało, i to zauważyli nie tylko przedstawiciele młodych demokracji z Europy Środkowej, że w momencie twardej militarnej agresji Rosji gwarantem bezpieczeństwa nie jest humanitarne mocarstwo niemieckie, tylko kolejne dywizje amerykańskie, dostawy sprzętu amerykańskiego czy brytyjskiego, ale Brytyjczycy też są spoza Unii, a nie właśnie te wpływy niemieckie w Europie. No więc teraz, jak kanclerz Olaf Scholz, pani minister Annalena Baerbock i inni politycy, także chadeccy aktualnie w opozycji, mówią o tym że, zgodnym chórem, że Niemcy mają wziąć większą odpowiedzialność za Europę, no to chodzi konkretnie na przykład o odebranie prawa do decydowania jednomyślnie na posiedzeniach Rady Europejskiej o strategicznie ważnych sprawach podatkowych i innych dla państw unijnych, no bo to będzie oczywiście promować najsilniejszego, czyli Niemcy. O to tutaj chodzi. To jest ten etap, o który pan redaktor pyta. No i tutaj zwiększanie roli Niemiec w tym dążeniu do większej odpowiedzialności za Europę, rola dobrych relacji z Rosją jest absolutnie kluczowa. To w wielkim stylu, to znaczy bardzo wyraźnie, jako pierwszy realizował 20 lat temu kanclerz Gerhard Schröder przy okazji II wojny w Zatoce, ten porozumienie Chirac-Schröder-Putin przeciwko tak zwanemu unilateralizmowi amerykańskiemu. No i to nie wymarło. Bynajmniej 24 lutego 2022 paradoksalnie tylko przyspiesza te dążenia polityki Berlina do tego, żeby no właśnie wziąć większą odpowiedzialność za Europę. Teraz uwaga, także za Europę Środkową. No to mamy teraz jeszcze jedną sytuację, bo to, co się działo na rynkach paliw, gazu, zwłaszcza w wakacje ubiegłego roku, no, zwyżkujące ceny, duża panika, pytanie, jak się przemysł niemiecki zabezpieczy, który nie miał w zasadzie alternatywy wewnętrznej dla Nord Stream, wszystko było tam przestawione na gaz. My również, część mieszkańców Polski też tam wymieniała te różne piecyki dawnego typu na piecyki gazowe, gaz najzdrowszy, najlepszy, no miał, no Niemcy mieli dystrybuować ten gaz rosyjski z fakturą za prowizję, za ten przesył i całej tam Europie rozdzielać. To wszystko w dużym stopniu runęło. Może nie do końca została Rosja z tego rynku wyeliminowana, ale mimo wszystko no, panika była. Co się okazało? Okazało się, że na przykład elektrociepłownie na węgiel, mimo że mamy koalicję SPD z Zielonymi, działają, były serwisowane, można je odpalić. Ruszyły jeszcze bardziej zostały eksploatowane, a nawet rozbudowywane w Niemczech kopalnie węgla brunatnego. Pojawia się projekt Fit for 55. No właśnie, i w ramach tego wszystkiego, czym jest na przykład ta polityka klimatyczna, która nas też ma objąć? Jakiego rodzaju to jest projekt polityczny? No, żeby ułatwić Niemcom wzięcie większej odpowiedzialności za Europę, to znaczy pozbawienie nas możliwości rozwojowych, to znaczy tych tak zwanych właśnie mniejszych czy też młodych demokracji w Europie Środkowej, przez to, że im się narzuci kryteria, które nawet trudno spełniać tym tak zwanym rozwiniętym, starym demokracjom. O to tutaj chodzi, bo pan redaktor przed chwilą wyliczył to, co wolno Niemcom, a czego nie wolno. Tu jeszcze można dołożyć stocznie. No właśnie. Mamy, w Polsce przestały być opłacalne, ale w Rostocku tak, się bardzo opłacalne. W 2007 roku słyszeliśmy, te postkomunistyczne stocznie nierentowne w Szczecinie, Świnoujściu, a nie opodal.
troszkę dalej na zachód, postkomunistyczne stocznie poenerdowskie w Stralsundzie, w Rostoku i Wismarze też okazało się, że mogą cieszyć się wielką pomocą rządową. Komisja Europejska nic tu negatywnego nie zauważyła i przetrwały. I zajęły te nisze, które były zajmowane przez polski przemysł stoczniowy, położony, no, jak się okazuje, no, kilkanaście kilometrów, ale po niewłaściwej stronie granicy. I to jest właśnie istota tej mity Europy w kolejnej wersji, wersji 2.0, że no właśnie taka asymetria, prawda, że... Czyli utrzymanie tak naprawdę pewnej nierównowagi, tak naprawdę, tylko innymi instrumentami. Na korzyść. Na korzyść Berlina. Znaczy, no właśnie, które ma oczywiście... Dopłacimy do pomp ciepła niemieckich bo i wtedy ratujemy klimat pod warunkiem, tak, że to będą niemieckie pompy. Niemiecki odpowie na nasze zarzuty, że to jest całkiem zrozumiała asymetria, ponieważ my Niemcy bierzemy większą odpowiedzialność za Europę. No dobrze. A co oznacza fakt, panie profesorze, który ja oceniam tak, że Niemcy doskonale wyspecjalizowały się po 1945 roku, który na pewno był trudny dla Niemiec. Zresztą te wątki w zasadzie tak naprawdę wyłapałem w dwóch książkach, paradoksalnie bardzo różnych. Frederica Taylora o polityce denazyfikacyjnej aliantów, ale również w książce Petera Ziwalda o Benedykcie XVI, który tam pokazuje na przykład rok 1947 jako bardzo ciężki rok dla zachodnich Niemiec. Ale Niemcy w zasadzie zostały pozbawione armii. I czy to też nie jest tak, że Niemcy wyspecjalizowały się właśnie we wszelkiego rodzaju projektach biznesowych, że doprowadziły do perfekcji wojny ekonomiczne? No tak jest. No, to właściwie od początku XX wieku Niemcy budowały swoje wpływy polityczne w Europie, właśnie w naszym regionie, poprzez wpływy gospodarcze. Warto przypomnieć, że w ogóle w pierwotnej wersji nazwa Mitteleuropa rozumiana jako budowanie niemieckich wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej, ona na przykład na początku XX wieku, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, dotyczy, czy rodzi się w kręgach liberalnych, przemysłowych, zainteresowanych ekspansją przemysłu niemieckiego w kierunku Bałkanów. No i dalej, wiadomo, ten projekt magistrali kolejowej Berlin-Bagdad, prawda? Czyli kierunek Turcja, Bliski Wschód. Ale zaczynając od Bałkanów, Mitteleuropa w pierwszej wersji to były przede wszystkim Bałkany. Bałkany Zachodnie dzisiaj mówimy. Dopiero potem Naumann to wraz z wydarzeniem, jakim była wojna światowa, rozszerzy. No i tak było, tak, że tak powiem, cierpliwa polityka właśnie snucia tych imperialnych wpływów jest przez Niemcy prowadzona, bo to są długie tradycje. Nieprzypadkowo tak dobre relacje Berlin dzisiaj ma z innym mocarstwem, który ma o wiele dłuższe, co prawda, tradycje budowania cierpliwie sieci imperialnych wpływów bez wojny. Pekin. Tak jest. Nieprzypadkowa wizyta w listopadzie, jak dobrze pamiętam, ubiegłego roku kanclerza Scholza z całą wierchuszką przemysłu niemieckiego. Tak, no to o tym trzeba pamiętać. Tam przecież były za Schrödera i Merkel regularne nawet konsultacje międzyrządowe między Republiką Federalną Niemiec, starą wypróbowaną demokracją, a komunistycznymi Chinami. Siemens, Volkswagen, no bez technologii niemieckich z kolei Chińczycy nie byliby w stanie pokryć swojego terytorium siecią szybkich kolei. Potem Niemcy oczywiście skarżyli się, że im ukradli technologię, no ale w każdym razie to jest absolutnie kluczowa, także z punktu widzenia no, na przykład przemysłu motoryzacyjnego w Niemczech, obecność na chińskim rynku. Bez obecności na tym rynku właściwie ten przemysł nie istnieje i tak naprawdę jeżeli odliczyć te surowce typu gaz i ropa w wymianie handlowej z Rosją, to ta wymiana między Niemcami a Rosją jest mniejsza między Niemcami a Węgrami przed wybuchem tej wojny na Ukrainie. Natomiast z Chinami to jest absolutnie strategiczna już wymiana. Teraz taki wykonam trochę skok historyczny w przeszłość znowu, na koniec naszej rozmowy, panie profesorze. Inny znakomity Niemiec, który z pewnym Brytyjczykiem napisał chociażby manifest komunistyczny. Oczywiście to jest
dokładnie kilkadziesiąt lat wcześniej, bo to jest 1848 rok. W zasadzie za pieniądze Engelsa Marx wtedy może pisać manifest komunistyczny. Jaki był stosunek Naumana do tej idei komunistycznej? No, Naumann nie był zwolennikiem idei komunistycznej. Oczywiście w momencie, kiedy Niemcom udało się wzniecić rewolucję bolszewicką, no to podobnie jak cała elita niemiecka polityczna, nie widział w tym nic złego. Uważał, że to tylko będzie sprzyjać realizacji dalekosiężnych interesów czy tej wizji, którą zarysował w Mitteleuropie. Natomiast skoro jest pytanie o stosunek, o manifest komunistyczny, warto też powiedzieć, że no właśnie Marx i Engels, zwłaszcza ten drugi, uważał kraje Europy Środkowej właśnie też jako taką pustynię kulturową. On nawet pisze o narodach odpadkach, Abfallnationen, które, po których przejedzie walec rewolucji, one znikną, ich nie będzie. Jest taki list Engelsa do Marksa z 1851 roku, w którym no, pisze właśnie o tych Polakach, mają ten swój dziecinny, rycerski patriotyzm. Natomiast no, Rosja jednak reprezentuje jakiś czynnik postępu w Azji, jednak cywilizuje, mimo tego despotyzmu jest to jednak w odróżnieniu do tego Nation Futi, czyli taki mówiąc dzisiejszym językiem failed nation, czyli narod, w odróżnieniu do narodu upadłego, jaką są Polacy, jednak Rosja reprezentuje jakąś siłę cywilizacyjną na tych wielkich przestrzeniach wschodu. I to zauważmy, to jest ten niestety, no, kod kulturowy, który jest obecny w niemieckiej klasie politycznej różnych odcieni. I ostatnie pytanie. Kiedy możemy się spodziewać książki o Ostpolitik? Zaplanowana jest oddanie maszynopisu do września tego roku, więc wydaje się, że pod koniec tego roku ta książka się ukaże. Czy się ukaże na 1 października? Nie wiem, aczkolwiek 1 października obchodzimy okrągłą 50. rocznicę pierwszego przesyłu sowieckiego gazu rurociągiem do Bawarii, co było częścią realizacji Ostpolitik. Taki jubileusz. Taka puenta. Wyszliśmy od 1915 do współczesności. Ja jeszcze tylko przypomnę, bo zapomniałem na początku dodać, że książkę Friedricha Naumana wydał Instytut Pileckiego. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.